Karlino, gmina w województwie zachodniopomorskim, jest miejscem, które chętnie odwiedzają nie tylko turyści, ale także inwestorzy. Doceniają doskonałą lokalizację i wspaniałe warunki, jakie stwarza im samorząd. Gmina potrafi wykorzystać swój atut – funkcjonowanie na jej terenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do Karlina. Gminy, która jest stosunkowo niewielką, ale bardzo prężną i bardzo dynamicznie rozwijającą się gminą. Świadczą o tym chociażby rankingi, w których plasujemy się na czołowych pozycjach. Wymienię tylko dwa. Ranking Gmina Fair Play oraz ranking Gazety Rzeczpospolitej, gdzie lokujemy się na czołowych miejscach w Polsce. Przedstawiamy Państwu miejsce, które jest całkowicie przygotowane pod inwestycje. Tu właśnie działa z powodzeniem firma Scanrad. Teren ten to 25-hektarowy kompleks działek, z których prawie 8 hektarów znajduje się w obszarze Karlińskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej. Dzięki temu inwestor ma możliwość skorzystania m.in. z ulg w podatku dochodowym CIT. Właściciele Setra rozpatrywali różne możliwości lokalizacji fabryki w Europie i innych krajach na całym świecie. Wybrano Polskę. W 2005 roku zadecydowano, że fabryka zostanie zlokalizowana w Karlinie. Istnieje możliwość wydzielenia określonego terenu. Działki mają założone księgi wieczyste. Objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy. Dostępne są również aktualne badania geologiczne terenu. Chciałbym zaprosić do Karlina przede wszystkim tych, którzy planują rozwój swoich zakładów, firm czy budowę nowych. Dlatego, że mamy doskonale przygotowaną ofertę inwestycyjną, tak naprawdę dla każdego i tak naprawdę z każdej dziedziny działalności gospodarczej. Posiadamy nieruchomości o powierzchni od 1 do 180 hektarów, nieruchomości, które są kompleksowo uzbrojone we wszystkie media, które są skomunikowane z głównymi ciągami przechodzącymi przez Karlino. Mam na myśli tutaj drogę numer 6 krajową oraz drogę wojewódzką 163. Z Karlina jest zaledwie 86 km do lotniska w Goleniowie. Do portu w Świnoujściu niecałych 130 km. Mniejsza odległość dzieli inwestorów od portu w Kołobrzegu, bo zaledwie 28 km. Tereny są całkowicie uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energię elektryczną, gazową i telekomunikacyjną. Działki oferowane do sprzedaży nie są zabudowane, natomiast na sąsiednich powstały już zakłady, a na kolejnych inwestorzy kończą realizować swoje plany. Dlaczego? Inwestorzy doceniają możliwości rekreacji i wypoczynku. Mamy doskonale przygotowaną infrastrukturę do uprawiania turystyki kajakowej, turystyki rowerowej. Również jesteśmy w trakcie budowy nowoczesnego obiektu hali widowiskowo-sportowej, w którym między innymi będzie kręgielnia. Karlino potrafi wykorzystać swoją szansę. Dzięki funduszom unijnym w mieście wyremontowano około 90% dróg, zaś woda i kanalizacja dotarła do większości domostw na terenie gminy. Budowa obwodnicy umożliwiła przeprowadzenie ogromnego projektu rewitalizacji centrum miejscowości i przyległych ulic. W Karlinie są doskonałe warunki do życia i wypoczynku. Buduje się tu najwięcej w Polsce mieszkań w ramach systemu budownictwa społecznego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Prawdziwym magnesem ściągającym ludzi z kapitałem jest specjalna strefa ekonomiczna. Strefa ekonomiczna gwarantowała nam zwolnienia z podatków, których Scanrad korzysta do dzisiaj. Przedsiębiorca podejmujący działalność na tym terenie może liczyć m.in. na zwolnienia w podatku dochodowym CIT z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestorzy mogą również korzystać z ulg w podatkach od nieruchomości. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Karlinie zwolnienie może trwać do 7 lat. Serdecznie jeszcze raz wszystkich zapraszamy do Karlina. Naprawdę warto.